Nazywam się Krajewska Mirosława, mam na imię zresztą. Jest to moje 50-lecie pracy w tym roku, także bardzo się czuję szczęśliwa, bo wszyscy Państwo mogą sobie obliczyć szybciutko, jak zdążyłam skończyć szkołę i 50 lat pracy. Wszyscy wiemy w związku z tym mniej więcej, ile mam lat. I ty to wszystko rozumiesz? Głowa cię od tego nie boli? Mnie tam tyle nie uczyli, a ja dałabym radę całemu światu. Tutaj już gram trzecią, w tej chwili będę grała trzecią pozycję. Pierwsza była Siódme mniej kradni, kilka lat temu. Druga była Sztukmistrz z Lublina. No i teraz byłaby trzecia. Ja bez przerwy grałam amantki takie i liryczne, i mniej liryczne, ale amantki. Miałam tak dosyć już tych amantek. Marzyłam o tym, żeby zagrać coś mięsnego, konkretnego takiego. No i nadarzyły się babcie. I jestem tak szczęśliwa, bo te babcie to są wspaniałe role. Ja w dubbingu bardzo dużo podkładam głosu za babcie, bo mam tak zwaną umiejętność modelowania głosem, także i bezzębną mogę zagrać i z zębami. Próbowali mi wmówić, że ziemia jest okrągła, a ja w to i tak do dziś nie wierzę. Ja wcześniej zostałam zapytana, czy ja zgodzę się zagrać babcię Tańską. Oczywiście powiedziałam, że z wielką radością grała to w filmie przecież profesor Kaniewska i ja ten film pamiętam. Propozycję bardzo chętnie przyjęłam, zwłaszcza, że bardzo lubię Czarka Domagały. Znam go prawie od dziecka. Ja mam wielką pokorę wobec sztuki i okropnie się boję tej premiery, która, jak zresztą każdej, ale tej boję się nadzwyczajnie. Ja powiem jeszcze dlaczego. Bo mnie spotkała niespodzianka. Babciu, mogłaby babcia trochę nakrzyczeć na ciocię? Bo wujcio krzyczy, że nie może pisać. A właśnie pisze nową książkę. O czym znowu? O miłości. Dowiedziawszy się o dublurze z własną córką, byłam przerażona, bo mówiąc słowami właśnie babci Tańskiej, ani nie czytałam, ani nie słyszałam o takim przypadku. To trzeba do księgi Guinnessa dać, żeby matka i córka zagrały we dwie 80-letnią staruszkę. To naprawdę czytałam dużo biografii tych rodzin aktorskich. Nie było takiego przypadku. Więc proszę Państwa, uwaga, pierwszy przypadek w historii teatru.